Akt oskarżenia został skierowany przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Oskarżono nim Dariusza U oraz 10 innych osób. Jeśli chodzi o zarzuty aktu oskarżenia wobec Dariusza U, w akcie oskarżenia zawarto zarzuty popełnienia łącznie 24 przestępstw, w tym m.in. o charakterze korupcyjnym, polegające na przyjęciu korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją publiczną, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych w latach 2020-2022, w tym zatajenia w oświadczeniu za 2020 rok dochodów w wysokości 156 tysięcy złotych. Czyny zarzucone oskarżonemu zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Dariusz U jest tymczasowo aresztowany w ramach tego postępowania i jako tymczasowo aresztowany został przekazany do dyspozycji sądu. Kolejne zarzuty zarzuty wobec pozostałych osób dotyczą m.in. czynów korupcyjnych i przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.